Nowy sposób na odebranie darmowego Stardropa na waszym koncie w sklepie w Brawl Stars. I to ponoć legendarnego Stardropa. Zobaczymy, czy to działa, ponieważ dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z pogromców mitów, oczywiście w Brawl Stars. Mam aż 14 mega mocnych mitów, które sobie sprawdzimy, więc polecam wam oglądać do końca, bo naprawdę będzie grubo. W ogóle słyszałem, że każda osoba, która zostawi łapkę w górę pod tym filmikiem, będzie miała wielkie szczęście w Stardropie i za niedługo wydropi legendarnego Stardropa. Dlatego mordeczki, każdy kto chce, no to szybciutko łapkuje, polecam każdemu dobijać dużo łapek. Oprócz tego, jeśli jesteście nowi na moim kanale, ale i lubicie grę Brawl Stars, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. Wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi newsami właśnie z Brawla i nic nie przegapicie, więc naprawdę warto mi zostawić subika, to jest darmowe, a dajcie mi wtedy naprawdę dużo radości. Ja już przechodzę do pierwszego mita, ale zanim do niego przejdę, tutaj jeszcze raz wam wyświetlam zwycięzców konkursu na właśnie skina do Hanka, więc jeszcze nie wszyscy się do mnie zgłosili, dlatego jak ktoś tutaj widzi siebie i jeszcze się nie zgłosił, to odbierzcie swoją nagrodę, napiszcie do mnie na Instagramie Toriety. No a jak do 2 dni się oni nie zgłoszą, to po prostu rozdam te skiny komuś innemu z was, więc tym bardziej subskrybujcie mój kanał. Mit numer 1, tu i twardzie. Wielki Ems jest inny skin, jakim jest sportowiec Stu. Czekajcie, czekajcie, musimy sobie znaleźć Ems i ponoć ten skinek normalnie na swoim telefonie na etui ma skina sportowiec Stu, tego nowego za 299 gemów. Uwaga, patrzymy to dokładnie, czekajcie no. Ej, ja wam robię zbliżenie, widzicie to? Normalnie ten telefon jest w kolorach tego skina do Stu i oprócz tego, czekajcie, to jeszcze raz muszę animację zobaczyć. Patrzcie teraz uważnie, czy będzie to jakoś widać? Uwaga, tak, tam jest normalnie ten skinek sportowiec Stu, to jest jego oko, co jest grane? Ej, ale ma fajnego case'a Tatara, też nie Tara, tylko Ems. Też chce takiego case'a, więc dobra, potwierdzamy tego micika mordki i lecimy do drugiego. Mit numer 2, mroczny króliczek Penny w katalogu kosztuje tylko 29 gemów? Co wy mówicie, że taki kozacki skinek jak mroczny króliczek Penny kosztuje tylko tyle? Ja go mam na tym koncie odblokowanego. Możemy sobie wejść w te skiny, które są właśnie tej rzadkości, czyli za 29 gemów, tej zielonej. No i zobaczyć, czy on gdzieś tutaj czasem nie jest. Mroczny króliczek do Penny, szukamy go. Czy on tutaj będzie? No nie ma go tutaj. Żeby nie było specjalnie, wejdę sobie też na teraz na drugie konto i zobaczymy, czy tutaj on będzie kosztował 29 gemów, bo tam już go mam kupowanego. Ej, rzeczywiście, co jest? Dobra, ten mit jest potwierdzony. Jakim cudem taki fajny skinek kosztuje tylko 29 gemów lub 1000 błyskotek? To jest mega niesprawiedliwe. Ja go kupowałem po 10 tysięcy star pointsów, jak jeszcze kosztował za star pointsy, a teraz można go tak tanio kupić. Widzowie, jak go nie macie, to szybko korzystajcie. Następny micik, jeśli przyjrzysz się Piru, to widać w niej Pipa, czyli ulta od Nani. Co wy gadacie, że gdzie niby ten ult od Nani tutaj ma być? No dobra, patrzymy dokładnie. I czy gdzieś tutaj niby jest ten ulcik od Nani? Ja nie widzę. No bo jak wiecie, Nani ma obok siebie takiego małego robocika główkę, który właśnie obok niej lata i to jest Pip. I zobaczcie, jak on wygląda. I o co teraz chodzi, że niby ten Pip jest gdzieś u Pirla? Patrzę jeszcze raz, no i nie widzę. Chyba, że nie wiem, może podczas giereczki czy coś w tym stylu. No ja póki co tego mita daję tutaj obalonego. Ale jak się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu, bo może po prostu źle to sprawdzam. Czwarty micik, najrzadsza emotka w całej grze to ta, którą dostało tylko 3 zawodników za wygranie Mistrzostw Świata. Okej, no i jak wiecie, no na pewno właśnie w Brawlu mamy mnóstwo różnych emotek, mnóstwo różnych pinów i są te rzadsze, są te mniej rzadsze, ale tego mita mimo wszystko muszę potwierdzić, potwierdzam go jak najbardziej, ponieważ tutaj mam się tam najrzadszą emotkę. Nie wiem, czy wiecie, mordeczki, ale tylko 3 osoby na świecie ją mają. A jest to 3 proplayerów, którzy wygrali Mistrzostwa Świata Brawl Stars w 2020 roku. Bo ta emotka była tylko dla osób, które byli zwycięzcami tego turnieju. Więc tylko 3 osoby mają tą emotkę na całym świecie, dlatego ona jest najrzadsza. No i tego mita właśnie jak najbardziej potwierdza. Piąty mit, nabij ulta i użyj hyper do ładowania do Shelly. Wtedy przez czas jego trwania będziesz miał nieskończonego ulta. Dobra, no ja tutaj oczywiście hyper do ładowania do Shelly mam. No i okej, najpierw sobie musimy naładować ulta, no i oczywiście to hiper do ładowania, więc troszkę sobie poszczelam do robotów. Ale jak będę już miał naładowanego tego ulta, widzowie, no to ponoć gdy użyję przed tym hyper do ładowania i później dopiero użyję tego ulta, to cały czas będę mógł nawalać tym ultem ile będę chciał. Oczywiście dopóki mi będzie trwało hyper do ładowania, więc ja sobie już je nabiłem. No i teraz proszę państwa, używam hyper do ładowania i nawalam ultem, raz, no i co, i mi się skończył, już nie mogę używać ulta. No to o co tutaj chodziło, ten mit jest od razu obalony, raz się tylko normalnie da użyć. Wiadomo, może jakbym trafił w robota, to bym się od razu nabił kolejny ult. Ale no tutaj ziomek nie napisał o tym, po prostu napisał, że będę mógł cały czas używać, a nie mogę cały czas używać, więc ten mit jest obalony, lecimy sobie do kolejnego, przed nami najgrubsze mity, oglądajcie do końca. Ale zanim przejdziemy do tego następnego mita, chciałem przypomnieć o wpisaniu kodziku Tori w sklepie Brawl Stars. Widzowie, każda osoba, która doładuje sobie pakiet klejnotów, zostanie pozdrowiona na moim odcinku. Oczywiście musi być pakiet klejnotów kupiony z moim kodzikiem. Teraz wychodzi dużo nowych skinów, więc naprawdę warto sobie doładować gemy. No i myślę, że już nawet w jutrzejszym albo pojutrzejszym odcinku będę pozdrawiał każdego, kto kupi z moim kodem. Następny mit, ikonka z poziomu mistrzowskiego czaka to tak naprawdę tył tego zadymiarza. Okej, widzowie, no i co, teraz tutaj wam wysiadam tego czaka. No i wchodzimy sobie w jego masterowanie, żeby to dobrze sprawdzić. No i tutaj zjeżdżamy na sam koniec. Mamy tą jego ikonkę, okej, tak to wygląda. No i teraz tutaj obracam wam do tyłu czaka. Rzeczywiście, no może to być niby czak od tyłu na tej ikonce, ale też w sumie ciężko mi to oceniać, więc umówmy się tak, że
wy to ocenicie. Ja daję tego mita nieokreślonego, a wy napiszcie w komentarzu, czy byście go potwierdzili, czy obalili, bo w sumie ciężko powiedzieć. Z jednej strony mi to trochę przypomina, ale z drugiej też ciutkę się różni, nie wiem. Siódmy mit, skin bandytka Maisie z Ligi Mocy jest łysy po bokach głowy nie licząc Irokeza? Co ty gadasz, mordo? No dobra, no tutaj macie tego skinka dokładnie pokazanego, patrzymy na niego, ej w sumie, jak tak na niego patrzę, to rzeczywiście on ma tylko Irokez, a z boku ma tak typowo zgolone na łyso jakby, nie? A to jest dziewczyna, więc tak dziwnie to wygląda, taka nietypowa fryzurka. Dlatego myślę, że tego mita możemy tutaj też jak najbardziej potwierdzić, tak, zgadzam się z tym. Mit numer 8, skin Scorpion Willow ma butorolki, bo z ich tyłu widać przymocowane kółka. No nie no, czekajcie, dobra, to jest ten skinek, troszkę go tutaj pokazuję, obracamy i patrzcie rzeczywiście, co jest? Ej, tam z tyłu są jakby takie kółka, dobra, typowo może to kółka nie są i butorolki raczej to nie są, ale to tak wygląda, jakby to były butorolki, jakby to były po prostu kółka takie, na których można jeździć. Więc możemy się umówić, że tego mita potwierdzę, wiem o co chodziło temu ziomeczkowi, więc spoko, rzeczywiście trochę to przypomina. Mit numer 9, ciasteczka, którymi strzela perła, jak dobrze się przyjrzysz, mają taką śmieszną buźkę. A to ciekawostka, zobaczmy sobie na tą perłę naszą. Gdzie tu są te ciasteczka? Ej, no w sumie jak tak teraz przez chwilę patrzyłem, teraz tego tak nie widać, ale robię wam zbliżenie. Normalnie jakby tutaj miały brwi, a te ciasteczka takie czekoladki, to były oczy. Trochę tak to wygląda. Najlepiej to widać, które są w piecu. Uwaga, patrzcie, widzicie? O, przez chwilę, no to widać tak jakby te oczy po prostu tam były, nie? Więc dobra, niech będzie. Potwierdzam też tego mita. Takie na styku, ale myślę, że mogę potwierdzić. 10 mit. Zmień lokalizację na Chiny, bo tam w sklepie każdy dostał darmowego legendarnego Star Dropa do odebrania. Co? Czekajcie. Czyli wystarczy, że wejdę sobie teraz w lokalizację i tutaj ustawię sobie inną lokalizację, a dokładniej to Chiny, China, gdzie to jest, tutaj mamy, tak? Dobra, jest. No i zmieniamy sobie na Chiny i ponoć jak ja to zmienię, to w sklepie będzie czekał na mnie darmowy legendarny Star Drop. A więc okej, mordeczki, sprawdzamy, czy tutaj będzie jakiś Star Dropik. No, z tego co widzę, to ja tu nie mam żadnego Star Dropa. Nie, no ten mit jest obalony, mordeczki. Żadnego Star Dropa za free tutaj nie mam. Nie wiem, może rzeczywiście ludzie w Chinach mieli coś za darmo, ale to, że my sobie zmienimy region na Chiny, to nie znaczy, że tak jakby będziemy na tych chińskich serwerach, więc no po prostu ten mit jest obalony. No to jak o Chinach mowa, to czas na kolejnego mita. Na nowym skinie do Mandy jest taki chiński napis, który oznacza coś dziwnego. Okej, no dobra, no tutaj wam wyświetlam tego skinka i patrzcie, rzeczywiście on tam ma taki chiński napis dziwny, co nie? No i ja to przetłumaczyłem. Wrzuciłem tego zdjęcie na tłumacza, ale tłumacz mi nic nie przetłumaczył. Dlatego wrzuciłem to na grafikę Google i po prostu wyskoczyły mi takie grafiki z jakimś dziwnym jajkiem. Jakby nie wiem, to był jakiś słodycz z zagranicy. No i po prostu ten napis oznacza to jajko, tak by to wyglądało, no bo do tego mnie przekierowało. Więc może, mordeczki, rzeczywiście to o to chodzi, nie wiem, ale tego mita można potwierdzić, bo było to trochę dziwne, trzeba przyznać. 12 micik, emotka Colta z hyper doładowania pokazuje środkowy palec i to na dwóch rękach. No spoko, te hyper doładowania jeszcze przez jakiś tam czas są w sklepie i możemy zobaczyć, że to jest taka emotka Colta i to wygląda, jakby on nam rzeczywiście pokazał środkowy palec i to na dwóch rękach. Co jest? Dobra, micik od razu potwierdzony, ale muszę od razu sprostować, że to nie jest środkowy palec. To jest ten pierwszy palec wskazujący jak ktoś, to nawet to widać, że to jest pierwszy palec, tylko po prostu tak wydawało się, że to jest środkowy, ale nie, no twórcy nie zrobiliby czegoś takiego, nie przesadzajmy. Następny mit, Mecha Edgar przypomina czterorękiego z takiej bajki Ben 10. Dobra, tutaj mam się nam tego właśnie Mecha Edgara, tak on się prezentuje, na pewno dobrze tego skinka znacie, zapamiętajcie jak on wygląda. Rysuję sobie teraz czteroręki Ben 10 i jak będzie wyglądała ta postać, ja w ogóle Bena 10 oglądałem jak byłem młodszy, lubiłem bardzo tą bajkę. No i to jest ten czteroręki. Czy on wam przypomina, widzowie, tego Mecha Edgara? Nie wiem, jedyne z czym jest podobny to tym, że ma trochę może czerwonych kolorów i ma cztery ręce, a tak poza tym to naprawdę nie widzę tu żadnego podobieństwa, więc szczerze ja tego mita obalam, no sorki ziomek. Bo on ma najlepsze stopy w całej grze, jako jedyny ma je tak dobrze dopracowane. Nie wiem, ktoś kto pisał tego mita chyba jest stukarzem i patrzył na stopy zadymiarzy. No ja powiem szczerze, nigdy nie zwracam uwagi na to, jakie zadymiarze mają stopy, ale okej, możemy to zobaczyć. Ocenimy piękne stópki od Bo i muszę wam powiedzieć, że robią wrażenie. Patrzcie, każdy palec mu normalnie widać, tak są bardzo rzeczywiście dopracowane, ej, zobaczcie. A przykładowo, wchodzimy sobie teraz w tego Leona. Zwykły Leon, no już nie ma w ogóle nawet widocznych palcy żadnych u nóg, co nie? Takie zwykłe po prostu ma. Zresztą tak samo jest chociażby z Nitą, więc w sumie możemy potwierdzić tego mita i trzeba to przyznać, że Bo ma najlepsze stópki spośród wszystkich zadymiarzy, ej. Dziękuję za dodanie do końca tego filmu, pamiętajcie, żeby w komentarzu pisać mity do kolejnego odcinka, a to wtedy nagram wam właśnie kolejny odcinek z mitów. Trzymajcie się, hejo!